Witam, Joanna Sikora. Ocieplenie i chwilowy powiew wiosny, a zaraz potem zima i prognozy, w których jest śnieg. Nad Małopolską przechodzi jeden front atmosferyczny za drugim. Za tym, który jest zimny, napływają masy powietrza polarnego morskiego, to jest zimne powietrze. Temperatura w odczuwaniu będzie niższa od tej, którą zobaczą Państwo na mapie o 2-3 stopnie, a nocą termometry wskażą 6-7 stopni, chłodniej jedynie na Podhalu 3. Do rana niebo będzie zachmurzone, gdzieniegdzie może jeszcze padać deszcz, a w górach śnieg. Po północy zacznie się przejaśniać, a najszybciej przejaśnienia pojawią się od strony Śląska. Jutro ciepło, 14-15 to temperatura maksymalna. Do południa dużo chwil ze słońcem, a zmieni się to po południu. Wówczas z gęstej warstwy chmur przelotnie popada. Spodziewajmy się też burz z porywistym zimnym wiatrem. Meteogram dla Krakowa. Parasol warto nosić. Popada. Wiatr umiarkowany i porywisty. Przyznaję, że bardzo nie lubię takiego połączenia. Zimno, wiecznie i mokro. Szybkie zmiany w pogodzie, w tym spadające ciśnienie, mogą źle wpłynąć na nasze samopoczucie. A weekend? Weekend raczej pochmurno, a słońca będzie jak na lekarstwo. Z dnia na dzień chłodniej, w niedzielę od 3 do 5 stopni. W prognozach znów pojawiają się ostrzeżenia przed burzami. Pył PM10. Powietrze będzie czyste. Dziękuję za wspólny czas. Dobrego wieczoru.